It's me, Mario! Hello! No to kolejna część Let's Playa Super Mario 64. Coraz bliżej jesteśmy końca, niestety. Właściwie to w poprzednim odcinku zdobyłem sporo gwiazdek ze świata przedostatniego, 13, bo światów jest 15. Zresztą zobaczmy. Proszę bardzo. Tiny Hedge Island. Jak ktoś zapomniał, to na Tiny Huge Island jest ten gimmick, że można wyspa albo bardzo malutka, albo sporej wielkości. I tu jest problem, bo zapierona nie pamiętam, gdzie te wszystkie sekrety były. Cholera. Dobrze, że już monety zebrałem wcześniej. Tak, więc można na spokojnie poszukać, ale tu jest problem, nie pamiętam w ogóle tego. Dobra, może nie tak bardzo w ogóle. No doskonale widać, jak działa. Dobra, nic. Jak działa tam prędkość, czy też... No generalnie Maria musi się rozpędzić, nabrać pędu. Prędkości. Proszę, spokojnie. Gdzie jest piąte? O, szlak. Mamma mia. Jakoś tak z pamięci, błądząc troszkę na ślep, udało mi się przypomnieć, gdzie jest 5, gdzie są 4 z 5. Nie wiem, czy ostatnim sekretem nie jest przejście tutaj, bo to generalnie zasada jest taka, że chodzi o znalezienie miejsc, gdzie tylko Marian w pomniejszeniu za przeproszeniem może dotrzeć. No.
Dobra, to się troszkę krępujące robi. No, jest całkiem prosty do wykonania. Przeszkody na protykam. Dobrze, czuję od początku jeden. Dobra, na spokojnie. Albo nie, na spokojnie. Dobrze, mamy wszystkie. Wiem, gdzie pamiętam, gdzie są wszystkie. Teraz jeszcze tylko do niej dotrzeć. Dla zainteresowanych szybkim przechodzeniem Mariana na Super Mario 64, chyba bodajże na początku 2016 roku. W tym maratonie grania AGDQ, czyli Awesome Game is Done Quick, był wyścig speedrunnerzy, czterech speedrunnerów konkurowało, który kto przejdzie Super Mario 64 na 100% najszybciej. Dobrze, teraz troszkę meg jest taki, że ciężko tam wchodzić. No. O ty skurczy synu! Ażem się wystraszył. Więc nie spodziewałem się, że on tam, że się odbije od niego. Spontaniczna reakcja. Dobrze, na spokojnie wszystko teraz. Nie potrzebujemy takiego oddalenia kamery tutaj. No co? I tak, dotrzeć do tej gwiazdki trzeba się też troszeczkę natrudzić. Przede wszystkim trzeba udanie wykonać tę akrobację. No tu proszę bardzo. Tak, ta moneta pojedyncza, tam jest teleport, więc jakby jakiś gracz się tam zablokował, a chciał wrócić, to bym skuszony na monetę podejdzie, zbierze ją i odkryje teleport. Wiggler, właśnie, no trzeba... zdobyć czerwone monety, a czerwone monety są u Wigglera. No nie pamiętam czemu to robię w tej chwili, to co robię, bo do Wigglera idzie się inaczej.
kto czy co to jest Wiggler, to kto grał w Super Mario RPG, powinien wiedzieć. Ale chyba nie, to Wigglera, dobra, tu idziemy na walkę z Wigglerem, że tak spoilerowałem. Jak tam dotrzeć? Już wiem. Trzeba pozbawić dziada skorupy. No, goni za nią. Zależy mi na niej, to jest chyba cenna rzecz. Musimy zebrać czerwone monety. To będzie wymagać troszkę wysiłku, to nie będzie tak łatwo. A przynajmniej czerwone monety są wszystkie w jednym miejscu tym razem. Na górze słyszymy Wigglera. I teraz widzimy Wigglera. Cholera. Poniosło mnie, dobra. Mamma mia. Mam nadzieję, że się że nas rzuci od razu do tej lokacji. Czasem są takie skróty, na przykład ślizgawka. No niestety nie ma tak łatwo. Co za menda? No coś mi nie idzie dzisiaj. No. I tyle czasu przez to tracimy. Yeah.
Szlag nie trafi zaraz. Nie no, to jest dramat, bo mam nadzieję, że liczna rzesza biednych widzów przynajmniej ma łba z tych faili, bo... Jakbym tego manewru nie wykonał, to bym odniósł obrażenia od upadku. O cholera. No i co teraz? Najszybsza droga to jest właśnie... No czasem tak Mario, Super Mario 64 jest, że człowiek chce, a nie może. Zresztą w prawdziwym życiu tak jest również. Zresztą tak będzie szybciej zresztą. Już sobie przypominam, czemu zawsze stosowałem wyjście jako duży Marian i dopiero potem się zmieszałem, żeby nie uruchomić lakitu, który będzie biegał jak fruwał jak porąbany i przeszkadzał generalnie. Jeżeli nie daj Boże znowu spadnę, to chyba... wytnę kolejne nieudane próby dotarcia do tego miejsca i... kamera tu jest troszeczkę dziwna. Thank you.
Nie wiem, czy wspominałem, że ta animacja podwieszającego się Mariana jest bardzo mi się podoba i zawsze mi się podobała i tak już będzie. To jakby ktoś narzekał na brak monet, to tutaj no jeszcze jest niebieski przycisk nawet. Ale tu naprawdę w tym poziomie, na tym poziomie jest mnóstwo. Tak. O Jezu. Mamma mia! Nie, to jest lepszy obraz w ogóle. Dobrze, ostatnie podejście, jeżeli tutaj znowu będzie fail, to wytnę docieranie do samej groty. A więcej was tam nie było. Zaraz zostanie aresztowany za obnażanie się w miejscach publicznych, w samej bieliźnie goni. Ostatnia gwiazdka na tym poziomie, jak się można domyśleć, zakłada walkę z samym Wigglerem. Chyba nie. Cholera, uff. Ryzykować czy nie ryzykować? Czemu się puścił? No w końcu. Trzeba wykonać nasz ulubiony manewr na tym poziomie. Yahoo!
Generalnie w tej gwiazdce chodzi o to, że trzeba dotrzeć do Widlera. Żeby to zrobić, trzeba na dotrzeć. Zrobić to, co zacząłem robić wcześniej, czyli walnąć dużym Marianem tak, że woda spłynie, i potem małym Marianem tutaj skoczyć do tej dziury. Podejmujemy bohaterską, epicką spinaczkę. Aha, tu myślałem, może jakieś monety albo życie będzie. You mad. Wigler nieco podkurzony. Tu też są monety, jak to komuś brakuje. To... No trzeba mu skakać na łeb. Kurzony dziękuję podczas koncertu. Wigler dostał po mordzie, się uspokoił, cenna lekcja dla dzieci. On tu spadnie przez te kraty właśnie. I umrze. Albo i nie, nie wiadomo. Tak, na chwilę obecną brakuje nam gwiazdek, 14 gwiazdek z ostatnich dwóch poziomów i dwóch ukrytych w zamku. Jedna w zamku ukryta, wiem doskonale gdzie jest, bo jest całkiem trudna i wspomniani speedrunnerzy się na tym wykładali. Jeden chyba przegrał właściwie przez to. A druga powinna być od grzyba, taką mam nadzieję przynajmniej. No. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dobra, teraz wchodzimy do zegara. Świat przedostatni. O i źle jeszcze. No fatalnie to idzie dzisiaj. Dobra. Myk w tym poziomie jest taki. Tu się wszystkie rzeczy poruszają. Zależnie od tego, jaka godzina jest pokazywana na zegarze przy momencie wskakiwania, to te urządzenia, te wszystkie rzeczy cuda działają inaczej. Albo zatrzymują się kompletnie,
Albo działają dziwnie, albo działają szybko. Ja chyba dałem tak, że wskoczyłem tak, że działają szybko. Wszystko to kiepsko dziwnie mi idzie. Ale... Mówię, to są ostatnie zadła światy, tu już nie żartują. Rozmowa ślepego z głupym na kolorach tu jest. Damy sobie easy mode, wejdźmy może wtedy, kiedy się urządzenia nie poruszają. Urządzenia nie poruszają się, z tego co pamiętam, jeżeli jedna wskazówka jest na 12, a druga na 6. Nie martwcie się, świat 15 według mnie jest jeszcze ciekawszy. Niektóre gwiazdki wymagają, jak widać. Muzyczka odpowiednia do szybkich zjazdów. Duch. I zebranie tej gwiazdki jest tutaj bardzo proste. Jeżeli tylko zegar jest zatrzymany. Może od razu zbiorę czerwone monety, żeby tak fajnie na zakończenie odcinka, ile się uda to w miarę sprawnie wykonać. Czerwone monety też najlepiej zebrać przy zatrzymanym zegarze. To nie jest ta gwiazdka. Platformy te
wahadła, czy co to jest, jakieś są małe formy na... Mało są odporne na podwieszanie się. Marian jakoś nie za bardzo się chce chwytać. Dlatego najlepiej trzeba będzie je brać na podwójny skok. Dobrze, że tu jest serducho. No jest ciężko. Ktoś zapomniał, to kiedy zegar się porusza, to te wahadełka cały czas się obracają i zdobycie tych czerwonych monet, nie wiem. Ja je zawsze robię na zatrzymanym zegarze, bo mnie to już szlaka. Samo 100 monet, bo tutaj też jest gwiazdka za 100 monet. Bomby się respią, ale nie respią się monety za bomby, że jasne. Dobrze, na spokojnie. W następnym odcinku jakoś to prawnie wyszło. Dobrze, tymi marnymi popisami kończymy odcinek. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Super Mario 64.